Dzień dobry, witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku z TBM 930 A to będzie nieco dłuższy odcinek, więc przygotujcie się na to że spędzicie tutaj ze mną więcej czasu moi drodzy, dobrze, tak jak, było, tak jak zakończyliśmy ostatni odcinek tak zaczynamy tuż po uruchomieniu silników wszystko mamy ustawione, autopilot jest włączony fuel selector jest na auto ignition jest na auto, aux pump jest na auto Możemy włączyć taxi e, lights, możemy włączyć iodamper, możemy włączyć flight Dile director. Dobrze, moi drodzy, wracając jeszcze na moment do e, flight planu. Bardzo istotna kwestia, tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą, e, a mianowicie, zobaczcie, po prawej stronie od każdego punktu macie możliwość wpisania odpowiedniej wysokości, którą samolot ma osiągnąć na danym punkcie. Powiedzmy, że naszą wysokością przelotową będzie. Flight level 23 000. Ja zakładam, że nad Irlunem już powinniśmy mieć około 18 000. Wydaje mi się, że samolot da radę. A nad Bipkom 23 tysiące też powinien dać radę. A nad Adoxo się zastanowimy jeszcze przed podejściem. To jest bardzo ważne również dla procedur podejścia czy odejścia od pasa. Także pamiętajcie o tym, że również taka opcja tutaj. Istnieje. Przed kołowaniem pamiętajcie, aby te żółte komunikaty się nie świeciły. Tutaj jest stall no hit i pitot no hit left and right. Jak je wyłączyć? Po pierwsze pitot r and stall heater i pitot l heater. I wszystko nam się powinno wyłączyć. Teraz na czerwono palą nam się tylko nasze. Parking break. W takim razie, gdy już jesteśmy gotowi do kołowania, nasze parking breaki zwalniamy, czekamy na pushback. Teraz pan się powinien ruszyć. Widzimy się na kołowaniu do pasa numer 29. Jak widzicie, rozszalała nam się nad Gdańskiem burza. No, ciężkie warunki. Wiem, że w, ostatnio w Microsoft Flight Simulator jest dużo burz. Niekoniecznie takich jak w realu, więc musimy sobie wziąć to pod uwagę. No ale dobra. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy na Holding Poincie. Nie wiem, czy kiedyś mieliście tak drastyczną zmianę warunków pogodowych, ale jak widzicie, ja mam zaczęło trochę lać. <grym> Naprawdę pierwszy raz się z czymś takim spotykam akurat na odcinku. No dobra, niech będzie. Pamiętajcie, przed lotem warto wybrać sobie FMS. To w przypadku kiedy chcecie, żeby wasz samolot yy, trzymał się wyznaczonej. Ścieżki planu lotu. Dolecimy sobie do punktu GD541. Zawrócimy aż do Irlunu. Jeszcze przed lotem warto ustawić waszą wysokość przelotową. Trochę trzeba się nakręcić tym pokrętłem 23000. Ustawmy sobie tutaj. Pamiętajmy, żeby włączyć Fly Director, Joe Dumper i ustawimy również heading pasa 290-289. Wszystko się zgadza. Dobrze, możemy włączyć landing lights. Landing lights mamy włączone. Startujemy w bardzo, bardzo, bardzo trudnych warunkach pogodowych, więc wjeżdżamy sobie na pas. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, tutaj w speedbacksach możecie sobie włączyć V-rotate. To moment, w którym poderwiecie swój samolot do góry. Tak samo jest z prędkością podejścia, podejścia Via Approach 85 węzów również możecie to ustawić. Moi drodzy, są jeszcze oczywiście klapy. Mamy dwie pozycje, take-off i landing. My wybieramy oczywiście take-off. Wskazania silnika są bardzo dobre. Fuel quantity, czyli ilość paliwa w obu zbiornikach się zgadza. Autopilota mamy wstępnie zaplanowanego. Możemy wyjeżdżać na pas. Boże, jakie warunki pogodowe złe. Silniki chodzą w porządku, moi drodzy. Rozpędzamy się. 80 węzłów idzie w górę. Dobrze, pozytywne wznoszenie jest. Podwozie w górę. Jak widzicie, te warunki atmosferyczne mocno dają nam się we znaki, bo trudno jest mi teraz utrzymać samolot. Dobrze, moi drodzy, mamy już włączonego autopilota. Włączyliśmy sobie tryb WINAW. Prędkość nam spada oczywiście klapy w górę. Są na pozycji UP. Teraz samolot powinien sam sobie dostosować prędkość pionową do otaczających go warunków, czy do tego, co ma zadane w swoim planie lotu. Okej, okay, moi drodzy, wszystko wygląda w porządku. Mamy oczywiście, tak jak Wam mówiłem, też tryb NAV, który będzie prowadził nas po ścieżce wyznaczonej przez autopilota. Mamy włączony tryb VNAV, który będzie nas prowadził po poszczególnych... Wysokościach z planu lotu. No i co moi drodzy? Prosta droga do łodzi. Za chwileczkę na punkcie Golf Delta 541 zaczniemy skręt w lewo. Wszystkie wskazania są odpowiednie. Wszystko jest na zielono. Paliwo mniej więcej jest brane po równi z każdego ze zbiorników. Teraz czekać tylko i wyłącznie na dolot do poszczególnych punktów na osiągnięcie odpowiednich wysokości i widzimy się na wysokości przelotowej. Dobrze moi drodzy będąc przed 6,500, jak widzicie, my ciśnienie mamy 29,92, 29, to jest 10,13 jeżeli chodzi o hektopaskalę. Szczegóły jest ważne, jeżeli macie inne ciśnienie ustawione, na przykład lokalne. Lokalne jest inne niż 29,92, czy to w górę, czy to w dół na tej wysokości 6500 stóp przełączacie ciśnienie lokalne na standardowe. Wystarczy, że klikniecie na, na to pokrętło standard. I wtedy ciśnienie zrobi nam się standardowe, czyli 29,92 29, albo w haktopaskalach 10,13. Samolot zaczął nam skręcać z Golf Delta 541 na Golf Delta 542. Troszeczkę nie trzyma się wysokości, któremu zadaliśmy. Pamiętajcie, że lecimy na trybie WINAW i ten tryb WINAW sobie tutaj reguluje wysokości, po których leci, a nie będziemy mu tam kazać robić zbyt dużo. Niech sobie chłopak robi, jak chce. Ważne, żeby doleciał do wysokości przelotowej ustalonej przez nas na 23 tysiące stóp. Ok, jak widzicie, piękne widoki. Bardzo duże zachmurzenie na lotnisku w Gdańsku. Nasz TBMik na razie radzi sobie doskonale. Dolatujemy powoli do 10 tysięcy stóp. Możemy wyłączyć światła. Landing i taxi. Spoglądamy na wszystko, wszystko się zgadza, wszystko kontrolujemy na bieżąco spoglądamy lewo, prawo, czy nie ma żadnego zagrożenia, skręcamy w lewo i lecimy do łodzi. Moi drodzy, na wysokości przelotowej się spotkamy, czyli na 23 tysiącach, tymczasem do usłyszenia. Oczywiście w trakcie lotu, możecie też pamiętać o tym, że macie kilka opcji wznoszenia, nie tylko tryb wina jest tutaj dostępny. Jest dostępny również, również tryb Flight Change. Flight Change Mode to jest tryb, który już pokazywałem wcześniej. A mianowicie, widzicie tu pojawiła się prędkość 186. Teraz samolot będzie dostosowywał prędkość w sobie, swojego wznoszenia do prędkości, która jest na rolce, a więc dla niego priorytetowa jest prędkość i tę prędkość dostosowuje do Vertical Speed'a, czy Waszej prędkości pionowej. Jak widzicie, cały czas sobie ją reguluje tak, żeby utrzymywać 186 węzłów. Zobaczcie, ja na razie nie chciałem żyłować tak naprawdę silnika, mamy tutaj jego obroty w procentach. I zobaczcie, jaka jest teraz prędkość pionowa, gdy lekko damy mu w gaz, obroty rosną, ale rosną wraz z wartości tutaj, a więc prędkość pionowa rośnie. Teraz e, wznosimy nieco szybciej, gdy jeszcze mocniej damy przepustnicę do przodu, wartość prędkości pionowej również idzie do góry. Wtedy jemu jest zdecydowanie łatwiej utrzymać prędkość tutaj i szybciej wznosi na, na wysokość przelotową. No, mam nadzieję, że jest to jasne. Dobrze, moi drodzy, doleciliśmy e, do Grudziądza tak naprawdę tutaj widzimy punkt gru, a więc wiemy, że jesteśmy nad Grudziądzem i mamy około 18 mil do punktu Bibka. Moi drodzy, jesteśmy na wysokości przelotowej. Wyleciliśmy z trudnych warunków, jak widzicie, trochę nas dorwało tutaj oblodzenie, więc warto mieć włączone wszystkie te systemy związane z de Mam wrażenie, że troszeczkę to oblodzenie jest przesadzone, tak w rzeczywistości nie wiem, czy by to wyglądało. Nie mam doświadczenia w związku z tym, bo nigdy nie leciałem tak małym samolotem na takiej wysokości. Być może ktoś mi odpowie w komentarzu, jak to wygląda naprawdę. I teraz tak, musimy sobie zaplanować podejście do pasa w łodzi. Moi drodzy, pamiętajcie, aby korzystać z mojego Discorda. Tutaj macie zakładkę Metar. Możemy sobie wejść w zakładkę Metar. I dać dane IKO lotniska, do którego czy lecimy, czy z którego startujemy. I wiemy, że w łodzi no nie ma tutaj zbyt silnego wiatru, on też nie wie z jakiegoś konkretnego kierunku. Mamy ograniczoną widoczność do 8000 metrów. Jest 9 stopni temperatury na zewnątrz i 8 stopni temperatury punktu rosy, ciśnienie 10-15. To pokazuje nam, że możemy wybrać pas. Wejdźmy sobie w nasz komputer pokładowy. Kliknijmy Proc i wybierzmy ARRIVAL. Ja sobie już tutaj, ja sobie w nawigrafie mm, obliczyłem, że będzie to ADOXO One TANGO. Czyli z punktu ADOXO, który jest tutaj, zaczniemy procedurę STAR do pasa numer 25. Na pasie 25 będziemy lądować precyzyjnie za pomocą ILS-a. Dobrze. Teraz wejdźmy sobie tutaj i wybierzmy Adoxo One Tango, tak jak wybraliśmy to na mapach, i kliknijmy załaduj. OK. Z Approach możemy wybrać oczywiście ILS 25 Transition Lima Oscar Zulu. To również możemy załadować. I teraz tutaj jest przycisk Activate Approach. Ja go akurat nie będę wciskał. Dlaczego? Bo już załadowałem to po pierwsze plan naszego podejścia do komputera, gdybyśmy kliknęli Activate Approach. W tym momencie nasz samolot dostałby direct bezpośrednio do podejścia do pasa 25, a my tak nie chcemy. My chcemy przyleczyć całą trasę do końca i dopiero z adokso rozpocząć podejście do pasa 25. Mam nadzieję, że jest to jasne i zrozumiałe. Dobrze, ale to nie wszystko, co musimy zrobić. Pamiętajcie, że na moim Discordzie również możecie znaleźć mapy lotnisk. OK, Charles EPLL, teraz nam Avbot wysłał mapy lotniska w Łodzi. Gdy wejdziemy przez link, który nam wyśle Avbot, możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Przede wszystkim jakie wysokości są na danej procedurze. My wybraliśmy podejście z punktu Adoxo do pasa numer 25, tak? Przez punkt Lima Oscar Zulu. Nad Adoxo nasze mapy mówią nam o tym, że my musimy być na flight levelu 110 albo niżej, czyli 11 tysięcy albo niżej, nie wyżej, albo niżej, tak? Następnie, dolatując do Lima Lima 524 musimy utrzymywać prędkość maksymalnie 220 węzłów i podobnie jest nad punktem Lima Lima 522. Bardzo istotna kwestia jest również tutaj. A więc, nad punktem Lima Oscar Zulu musimy być na 3000 albo wyżej. I to od Was zależy, na jakiej wysokości będziecie, czy będzie to zależało od kontroli lotów, która aktualnie będzie na lotnisku, albo jej nie będzie. Więc również musicie być przygotowani do tego. Dobrze. ILS or, or Localizer Runway 25. Z tej mapy dowiadujemy się również. O bezpośredniej ścieżce podejścia. Z tego diagramu wynika tutaj, że przede wszystkim podejście zaczyna się z 2200 stóp, a więc 6,6 mili przed pasem. Musimy być na 2200 stóp. Wiemy również z tej mapy, że częstotliwość naszego ILS-a to jest 110.5. I to są bardzo istotne informacje, które również musimy wklepać do naszego samolotu. Tak jak Wam pokazywałem, audio and radius, wchodzimy sobie tutaj i wpisujemy 110.50 i klikamy Enter. Gdy przyciśniemy tutaj dłużej, częstotliwość zamieni nam się na aktywną. To samo możemy zrobić tutaj. Enter i klikamy, żeby częstotliwość stała się aktywna. Tak też się dzieje. Dobrze, moi drodzy, minęliśmy punkt bipka Do Adoxo zostało nam 54 mile, a więc za chwileczkę zaczniemy planować zniżanie do Adoxo, nad którym powinniśmy mieć 11 tysięcy Albo niżej. Musimy tak wycyrklować, żeby nad adokso mieć powiedzmy 11 tysięcy, a nad punktem lima Oscar Zulu około 3000, bo to nie jest wskazane, że to musi być 3000. To musi być 3000 albo wyżej. I to od Was zależy, na jakiej wysokości będziecie. Ale cyrklujcie tak, żeby z punktu Lima Oscar Zulu, czyli punktu, który znajduje się tutaj, zniżyć do 2200 stóp 6,6 ,6 mili od pasa. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy około 33 mil przed punktem Adoxo. Jak pamiętacie z map, nad punktem Adoxo musimy mieć 11 tysięcy albo niżej. Ustawmy sobie takie bezpieczne, powiedzmy 8 tysięcy. Okej. Okay. Mamy, albo 7 7000. 7 000 będzie dobrą wysokością. Teraz możemy sobie ustalić vertical speed i powiedzmy, będziemy schodzić 1500 i to będzie taka mm, dobra ścieżka zejścia do punktu Adoxo. Nad punktem Adoxo powinniśmy osiągnąć 11000 albo nieco niżej. Ja sobie ustaliłem wstępnie do 7000. Pamiętajcie, że nad punktem LOZ musicie mieć 3000 albo wyżej. A tuż przed ścieżką podejścia czy na ścieżce podejścia bezpośrednio 2200 stóp. Przy zniżaniu warto odpuścić przepustnicze, żeby też wam prędkość jakoś mocno tutaj nie wariowała. Jak widzicie, na mi troszeczkę rzuca. No jest wietrznie, jest nieprzyjemnie w powietrzu. Czasem są mocne turbulencje tutaj się pojawiają, więc również weźcie to pod uwagę przy zniżaniu, bo nawet ustalone 1500 stóp na minutę czasem przechodzi w 1800 stóp. Autopilot co prawda próbuje sobie z tym poradzić. Jak widzicie, oblodzenie jest dosyć duże. Systemy, pomimo tego, że są włączone, niezbyt dużo dadzą. Przy silniku też jest oblodzenie. Gdy już jesteśmy przy zniżaniu, warto sobie ustawić również naszą prędkość podejścia. Ustawmy ją tak jak tutaj jest na 85 węzłów przy klapach do lądowania. Włączmy sobie VR, możemy już wyłączyć. I teraz V-approach, czyli 85 węzłów, pokaże nam się na naszej rolce, tak jak było to w przypadku prędkości przy starcie. Mijamy za dwie mile punkt Adoxo. Jak widzicie, jesteśmy już na 10 000 stóp. Teraz warto włączyć już światła lądowania. Teraz musimy zmniejszyć naszą wysokość do 3300, aby być na tej wysokości nad punktem L. OZ, Lima Oscar Zulu. Nieco przyspieszymy nasze, nasze zniżanie, 2000 stóp na minutę, bo my za chwileczkę do tego punktu dolecimy. Do punktu Lima, Lima 524 mamy około 14 mil, już teraz 13 mil. I jak widzicie, nasz samolot cały czas świetnie sobie radzi. Skończyły się troszeczkę większe turbulencje. Nie wiem, czy to oznacza, że puszcza oblodzenie. To jest dziwnie symulowane, kurde, nie mogę wyjść z podziwu. Pięknie to wszystko tutaj wygląda. TBMIK, znakomita maszyna do latania, właśnie takiego krótkiego, krótkich trans, Gdańsk Łódź, Gdańsk-Kraków, Gdańsk-Warszawa, Gdańsk-Wrocław albo inne konfiguracje, jak sobie tam życzycie. Dobrze, jesteśmy na 8000 stóp. mijamy Transition Level, czyli wysokość, na której przełączamy nasze ciśnienie ze standardowego. No lokalne. Zobaczmy, czy coś nam się zmieni. Nie do końca. Mam wrażenie, że pogoda nie jest do końca symulowana z tym, co mamy na metarze. Nie możemy nic na to poradzić. Czekamy na odpowiedni program do tego. Wiem, że jest Rex Weather, ale słyszałem, że nie działa do końca tak, jak powinien. Więc na razie nie zdecydowałem się wydawać 25 dolarów, a być może więcej, na program, który nie działa. Dobrze, widzę, że trochę nadgoniliśmy to zniżanie. Powróćmy do 1500 stóp na minutę, do punktu Lima, Lima 5. 524, mamy 7 mil i za chwileczkę niestety zaczną się chmury z tego co mówił nam tutaj Metar, to niestety zachmurzenie jest dosyć duże, ograniczające widzialność pasa do 8000 stóp Vertical Speed'em się trochę tutaj bawimy, aby to zniżanie było w jak najlepszym porządku, pod nami już kołaczą się tereny blisko Łodzi, dobrze 5000 do punktu LL Lima, lima 524, 4 mile, 3300. Pamiętajcie, albo wyżej, e, my sobie do tych 3300 zniżymy. Niech będzie te 3300. Zaczyna padać. I jesteśmy nad punktem lima, lima 524. Niestety, zauważyłem, że często zawiesza się w tym samolocie ekran. Niestety nie mam na to wpływu. Ja zastanawiam się, co tutaj pomaga, co trzeba zrobić, aby się zmieniło. Zawiesiła nam się wysokość, zawiesiła nam się prędkość. Możemy kontrolować wysokość tutaj i prędkość tutaj. Nie wiem, czy to jest awaria, czy to jest yy, normalne w tym samolocie, no ale niestety musimy się zmagać z takim pro problemem. A teraz musimy zacząć zniżać do 2200 i troszeczkę mamy utrudnioną sprawę, yy, bo nic nie widzimy, żadnych wartości tutaj. Ok, wystarczy, że oddaliliśmy widok w innym kierunku i ekran wrócił nam do normy. Pamiętajcie, że mogą być z nim problemy. 2200, zaczynamy podejście z 2200, tak jak było na mapach. Teraz samolot wszedł na ścieżkę podejścia. Przełączamy teraz Active Nav na Lock, czyli samolot zacznie stabilizować do punktu Lima-Oscar-Delta. 110, 50, czyli do naszego ils A, A oczywiście... Mamy również glide slope, czyli naszą ścieżkę zejścia do pasa według pewnego profilu. Gdy nasz glide slope się ruszy, w gotowości będzie przycisk approach, a więc bądźcie czujni. Pas przed nami. W łodzi, Jezus, jakieś kominy, kurt. Łódź fabryczna. Kurde. Powinniśmy być ustabilizowani do pasa. Prędkość zrzucamy. Od 120 zaczyna nam się zakres klap. Tak, zrzucaj prędkość, zrzucaj prędkość. Glide Slope nam ruszył, a więc wciskamy przycisk Approach. Teraz tu pojawi nam się GS oznaczające Glide Slope. Prędkość jak najbardziej zrzucona. Do 120 musimy zejść. Ok, i teraz samolot za chwileczkę powinien uaktywnić tryb Glideslope. Dobrze, 120 powiedzmy klapy na 1. Teraz na mi troszeczkę wachnęło, bo samolot przełączył się w tryb Glideslope i teraz zniża po ścieżce do pasa numer 25. W związku z tym, że mamy rozłożone już pierwsze klapy podwozie w dół, jesteśmy również gotowi do tego aby rozłożyć drugie klapy Jak widzicie mamy tutaj prędkość 85 która oznacza approach i tej prędkości będziemy starali się trzymać OK samolot jest praktycznie samodzielny możemy obserwować piękne okoliczności łodzi troszeczkę zamglonej łodzi ale łodzi, Approach 85 i taką prędkość staramy się utrzymać. Klapy mamy, przypomnę, na dwójki: trzy zielone lampki, podwozie w dole, i samolot radzi sobie tutaj z warunkami atmosferycznymi i ze ścieżką zniżania, która powinna doprowadzić go bezpośrednio do pasa numer 25 w łodzi. 500 nad ziemią. Za chwileczkę odłączymy autopilota i postaramy się wylądować z ręki. Jak widzicie, samolot cały czas tu próbuje stabilizować do pasa. Mam wrażenie, że są tak duże wachnięcia wiatru, że tutaj on ma problem z utrzymaniem odpowiedniej ścieżki podejścia. W tym momencie możemy rozłączyć autopilota i już jesteśmy na sterowaniu ręcznym. Troszeczkę tutaj musimy przejąć kontrolę nad statkiem powietrznym, cały czas trzymając prędkość. Wiem, że prędkość jest nieco za wysoka. Samolot jest leciutki, więc gdy są silniejsze wiatry, ciężko go utrzymać w miejscu. A MFS 2020 nam tego nie ułatwia. Pas 25. Przepustnica w dół. I jesteśmy na pasie numer 25 w łodzi. Wychamowaliśmy sobie, zawróciliśmy i teraz bezpośrednio do Apronu. Moi drodzy! To był odcineczek z tbm 930. Mam wrażenie, że zrobiłem kompletny poradnik tbm 930. Na pewno jest więcej rzeczy, które mógłbym pokazać, no ale pokazałem to, co potrafiłem i to, jak ja latam tbm 930. Mam nadzieję, że to uszanujecie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia na Eurotripie. Już teraz wiecie, jak latać tbm 930. Cześć!